lotniskowiec. Najtrudniejszy sprawdzian umiejętności i precyzji pilota. Dwa stopnie to niby niedużo, ale to znaczy, że rufa podnosi się i opada o 12 metrów. Największa maszyna bojowa, jaką widział świat. W 1961 Enterprise był największą ruchomą konstrukcją, jaką zbudował człowiek. Chce go mieć każdy, ale tylko 9 państw na świecie stać na okręty warte miliardy dolarów. Każdy marzy o lotniskowcu doskonałym i myślę, że jesteśmy już blisko. Doskonalony w ogniu niezliczonych bitew, współczesny lotniskowiec jest najdobitniejszym wyrazem potęgi militarnej na naszej planecie. Groźny policjant na morskim patrolu. Cuda techniki. Lotniskowiec. Amerykański lotniskowiec klasy Nimitz. Ponad 60 tysięcy ton stali. 1500 kilometrów kabli. Pływająca baza lotnicza zdolna wyrzucać w powietrze 4 samoloty na minutę. Na jednym lotniskowcu mamy silniejsze lotnictwo niż 70% państw na świecie. 85 samolotów i 4 wielkie windy wynoszące je z hangarów na pokład lotniczy. Imponujące świadectwo ludzkiej pomysłowości i determinacji. Ale jak do tego doszliśmy? Olbrzymi statek o nieprzeciętnych zdolnościach. Prawie 2 hektary lśniącej szarej stali, gdzie codziennie dokonuje się niemożliwego. Pokład lotniczy. Kiedy tylko powstały pierwsze samoloty, rozpoczęto poszukiwania rozwiązań umożliwiających im operowanie z pokładu okrętu. Wypuszczenie maszyny w powietrze często okazywało się prostsze niż sprowadzenie jej z powrotem. W latach 30. dokonał się znaczny postęp. Japonia zbudowała potężną flotę lotniskowców, która w grudniu 1941 roku rozgromiła amerykańską flotę Pacyfiku w Pearl Harbor. Odtąd bitwy morskie rozstrzygano na niebie nad okrętami. Lotniskowiec zajął miejsce pancernika w awangardzie morskich działań wojennych. W 1944 roku flota Pacyfiku z jej trzonem w postaci lotniskowców była zapewne najpotężniejszym instrumentem wojny od czasów rzymskich legionów. Lądowanie na lotniskowcu podczas wojny było bardzo trudne, zwłaszcza gdy samolot był uszkodzony. Nie była to najłatwiejsza rzecz na świecie i w rzeczy samej dla większości chłopców leżała na granicy fizycznych możliwości. Nawet po wojnie pokład lotniczy był ołtarzem, na którym zbyt wielu dzielnych młodych ludzi składało swoje życie w ofierze. We flocie więcej ludzi ginęło podczas nieudanych lądowań niż w jakikolwiek inny sposób. To nie wróg nam to robił, tylko my sami. By lotniskowiec mógł przetrwać, należało poprawić bezpieczeństwo lądujących pilotów. Część problemu stanowiły same samoloty. Wielkie tłokowe silniki umieszczone przed kabiną zasłaniały pilotom pokład w ostatnich sekundach lądowania. Odrzutowce oferowały znacznie lepszą widoczność. Widoczność jest jednym z kluczowych czynników podczas lądowania. Pilot nie miał już przed sobą metra, dwóch, ani kiedy 3 metrów silnika, tylko siedział na samym przodzie. To była wielka zaleta. Ale pojawił się inny problem. Odrzutowce były cięższe i lądowały z większą prędkością. W 1948 roku brytyjscy naukowcy wpadli na rewolucyjny pomysł. Samoloty ze schowanym podwoziem mogły lądować na brzuchu na miękkim, gumowanym pokładzie. Pomysł okazał się chybiony, bo po lądowaniu trudno było usunąć samolot z gumowej maty, ale doprowadził, choć nie bezpośrednio, do powstania skośnego pokładu. Do tamtej pory wypuszczanie samolotów w powietrze w czasie, gdy inne lądowały, było niemożliwe. Ponadto maszyny, które przestrzeliły pokład, trafiały w samoloty zaparkowane na dziobie.
Kiedy omawialiśmy ten problem, był z nami kapitan Dennis Campbell, który po prostu siedział, rozmyślał i bazgrał coś na papierze. Narysował ukośny pokład. Nie rozważał nowej koncepcji, naszkicował to zupełnie bezwiednie. Traf chciał, że tuż obok siedział bystry gentleman, pan Lewis Boddington z RAE. Boddington, naukowiec z Królewskiego Instytutu Lotnictwa, dostrzegł w szkicu Campbella niezwykły potencjał. Ustawienie pokładu do lądowań pod kątem kilku stopni od osi okrętu umożliwiłoby jednoczesne wypuszczanie i przyjmowanie samolotów oraz zapobiegłoby kolizjom po nieudanym podejściu. W razie przestrzelenia pokładu, pilot mógł wzbić się w powietrze i ponowić próbę. Rysunkami Campbella zainteresowała się nie tylko brytyjska marynarka. Poproszono mnie, żebym pojechał z tym pomysłem do Stanów. Zabrałem plany, zawiozłem do biura aeronautyki, a oni wręcz rzucili się na nie. W ciągu 9 miesięcy zbudowali pierwszy lotniskowiec z ukośnym pokładem, Antietam. Od przebudowy Antietama w 1952 roku ukośny pokład instalowano na każdym nowym amerykańskim lotniskowcu. Ale lotniskowce innych krajów, takich jak Tajlandia, Brazylia czy Wielka Brytania, są na to zbyt małe. W 1980 roku brytyjscy konstruktorzy wynaleźli pomysłowe rozwiązanie wspomagające start – rampę startową. Rampa startowa umożliwia nam znacznie efektywniejsze wykorzystanie powierzchni pokładu, niż gdyby był zupełnie płaski. Dzięki niej możemy skrócić rozbieg samolotu, obciążyć go większym ładunkiem, albo jedno i drugie. Tutaj, na lotniskowcu Ark Royal, Sea Harriery wybijają się z rampy na tej samej zasadzie, na jakiej motokrosowcy wykonują swoje skoki. Przy małej prędkości samolot i motor mają ten sam problem, nie polecą. Wystarczy jednak ustawić przed motorem rampę, a na pewno wzbije się w powietrze. Niestety, w przeciwieństwie do Harriera, motocykl musi spaść. W jaki sposób rampa pomaga samolotom w starcie? Rampa wyrzuca samolot w górę po torze balistycznym, jeszcze zanim osiągnie prędkość wystarczającą do wytworzenia odpowiedniej siły nośnej. Samolot wznosi się siłą bezwładu, jak gdyby kontynuując rozbieg w powietrzu. W najwyższym punkcie osiąga dostateczną prędkość, by kontynuować lot na własnych skrzydłach. Bez rampy samoloty królewskiej marynarki nie mogłyby operować z lotniskowców. Sea Harrier ląduje pionowo, ale zatankowany do pełna i obarczony uzbrojeniem potrzebnym do wykonywania zadania musi startować tradycyjnie. Rampa jest konieczna, by Sea Harrier mogły operować z pokładu naszych niezbyt dużych lotniskowców. Ale start nie jest prosty, nie wystarczy dać gazu i polecieć. Trzeba wziąć pod uwagę mnóstwo czynników. Szczególnie starannie należy wyliczyć prędkość, z jaką samolot wjedzie na rampę. Ciśnienie atmosferyczne, temperatura, siła wiatru i masa samolotu to tylko niektóre z wielu czynników, jakie należy włączyć do równania. Przy zbyt dużej prędkości wjazd na stromą pochylnię może poważnie uszkodzić podwozie. Zanim nowi piloci trafią na lotniskowiec, nabierają doświadczenia w symulatorach. Lot w symulatorze to wbrew pozorom spore wyzwanie. Przyznam się, że dla mnie jest to trudniejsze niż lot prawdziwym samolotem. Niby wiem, że nic mi się nie stanie, a mimo to presja jest znacznie większa. Służba na lotniskowcu zawsze będzie narażać lotników na olbrzymi stres. Ale pomysłowe rozwiązania, takie jak rampa startowa i ukośny pokład, sprawiają, że lądowanie na okręcie jest nie tylko łatwiejsze, ale i znacznie bezpieczniejsze. Rampa pokazuje, jak jeden prosty pomysł może przesunąć granice niemożliwego. Ale posiada ją tylko garstka lotniskowców. W jaki sposób inne posyłają swoje samoloty w powietrze?
Załadujmy F-18 paliwem i uzbrojeniem, a otrzymamy maleństwo ważące 33 tony. Żaden lotniskowiec nie ma pokładu dość długiego, by tak ciężka maszyna mogła zeń wystartować o własnych siłach. Od 0 do 190 km na godzinę w 3 sekundy. Skąd bierze się ta moc? Odpowiedź: z jednej z czterech parowych katapult ukrytych pod pokładem. Katapulty. Od początku II wojny światowej na lotniskowcach montowano katapulty hydrauliczne, nadające się do wystrzeliwania w powietrze stosunkowo lekkich maszyn. Jednak błyskawiczny postęp techniki lotniczej sprawiał, że samoloty szybko przybierały na wadze. Wszyscy wiedzieliśmy, że niebawem samoloty bojowe będą tak ciężkie, że stare katapulty staną się bezużyteczne. Kto wie, czy gdyby nie znaleziono zamiennika, lotniskowce nie zakończyłyby kariery. Po wojnie szkocki konstruktor Colin Mitchell zaprojektował nową katapultę wykorzystującą parę z okrętowych kotłów. W 1951 roku wynalazek testowano na brytyjskim lotniskowcu Perseusz, przeznaczonym do kasacji. Próby przeprowadzono zgodnie z wszelkimi zasadami, ale po ich zakończeniu, ponieważ urządzenie zdało egzamin, zaczęto wystrzeliwać przeróżne dziwne przedmioty, na przykład pianino z mesy oficerskiej. Wszystko bardzo ładnie latało. Do prób użyto kilkunastu starych samolotów. Większość, zgodnie z oczekiwaniami, rozbijała się tuż przed okrętem, ale jeden miał dość paliwa w zbiornikach, by skręcić w lewo i skierować się w stronę brzegu. Baliśmy się, że dotrze do lądu i narobi szkód albo kogoś zabije, ale ostatecznie samolot spadł do morza. Kapitan Eric Brown, główny pilot doświadczalny Królewskiej Marynarki Wojennej, miał zademonstrować nową katapultę w Stanach Zjednoczonych. Pogoda nie była idealna i Amerykanie zwlekali z rozpoczęciem próby. Colin Mitchell, wynalazca parowej katapulty i bardzo silna osobowość, był zdecydowany podjąć ryzyko. Powiedział, że jeśli Amerykanie dadzą samolot, to on zapewni pilota. Nie spytał mnie o zdanie, tylko kazał wsiąść i lecieć. Przeprowadziliśmy bardzo udany start przy przeciążeniu ponad 4G i prędkości końcowej 233 km na godzinę, co kompletnie oszołomiło Amerykanów. Katapultę można było zasilać dowolnym płynem lub gazem, ale para z okrętowych kotłów była najłatwiej dostępna. W jaki sposób wynalazek Mitchella uzyskiwał tak wielką moc? Naukowcy z Uniwersytetu Salford przygotowali demonstrację. Mechanizmy hydraulicznych katapult starego typu zawierały skomplikowany układ lin i bloczków. Na poruszanie owych bardzo ciężkich bloczków marnowało się bardzo dużo energii. W pierwszej próbie model zostanie wystrzelony za pomocą układu bloczków naśladujących katapultę starego typu. Funkcję hydraulicznych siłowników przejmie siła ciążenia. Ciężarki opadają, pociągając za linkę przeplecioną przez układ krążków. Krążków jest 5, zatem przełożenie wynosi 5 do 1. Całkiem daleko poleciał, 3 metry. Krążki zabierają energię, a katapulty starego typu miały ich 16. Tarcie pochłaniało 60% energii wytwarzanej przez siłowniki. Teraz większość bloczków zostaje usuniętych. W kolejnym locie model zostanie wystrzelony przez układ bezpośredni, odpowiednik katapulty parowej. W tej demonstracji mamy tylko jeden krążek. Tym razem model pokonał ponad 4 metry. Poleciał o 1/3 dalej niż poprzednio, ponieważ wobec braku bloczków niemal cała energia dotarła do samolotu, dokładnie tak jak w parowej katapulcie na pokładzie nowoczesnego lotniskowca. Blisko pół wieku po jej wynalezieniu katapulta Mitchella każdego dnia wystrzeliwuje w powietrze setki amerykańskich samolotów wojskowych. Każdy z 8 amerykańskich lotniskowców klasy Nimitz posiada 4 parowe katapulty.
Dzięki nim okręt może wyrzucać w powietrze 4 samoloty na minutę, ale wszystkie te maszyny muszą kiedyś wrócić na pokład. Poznajmy sekrety bezpiecznego lądowania. Układy ułatwiające lądowanie. Pierwsze lądowanie na pokładzie to najstraszniejsze doświadczenie w karierze pilota morskiego. Do końca II wojny światowej jedyną pomocą przy podchodzeniu do lądowania był oficer sygnałowy, który wymachując chorągiewkami naprowadzał pilotów na pokład. Na końcu podejścia dawał sygnał wyłączenia zapłonu, wtedy gasiło się silnik. Drążek lekko do przodu, wyrównanie nad pokładem i siedzimy. Piękne lądowanie, aplauz, wiwaty i tak dalej. Niestety nie zawsze tak to działało, bo czasem zdarzały się potknięcia. Potknięcia to mało powiedziane. Nowe odrzutowce lądowały z tak wielką prędkością, że sygnałowy nie nadążał z korygowaniem odchyłek od ścieżki schodzenia. Częstotliwość wypadków rosła. Ktoś musiał coś z tym zrobić. I to szybko. Krótko mówiąc, sygnałowy miał nam pomagać. Niestety nie bardzo pomagał i byłem uszczęśliwiony, kiedy Nick Gotthard wymyślił zwierciadło naprowadzające. Komandor Nicholas Gotthard był pilotem doświadczalnym marynarki wojennej. Mój kapitan miał w swoim biurze duży model lotniskowca. Żeby zademonstrować swój pomysł, poprosiłem jego sekretarkę o lusterko. Mieliśmy też latarkę, a na środku lusterka narysowałem szminką linię. Gotthard ustawił lusterko na modelu, oświetlił je latarką i poprosił, aby sekretarka szła w stronę okrętu, utrzymując odbicie światła na tle linii. Przeszła przez pokój, pochylając się coraz niżej i niżej, aż wreszcie jej podbródek spoczął na progu pokładu. Doskonałe lądowanie. Pierwsze lądowanie na lotniskowcu wykonane przez niedoświadczoną sekretarkę. I tym razem brytyjski wynalazek dostrzeżono za oceanem. Amerykanie, kiedy tylko o tym usłyszeli, zapałali niesłychanym entuzjazmem i zaczęli prowadzić własne doświadczenia. U nas sprawy toczyły się mniej dynamicznie. Ostatecznie mieliśmy pokój, czasy oszczędności, nikt nie miał pieniędzy. Ale dzięki amerykańskiemu entuzjazmowi w ciągu dekady wynalazek Gottharda trafił na niemal wszystkie lotniskowce na świecie. Dziś zamiast zwierciadła stosuje się układ projektorowy wykorzystujący soczewki Fresnela, ale zasada pozostała ta sama. Piloci lotnictwa morskiego nazywają to urządzenie klopsem. To jest model projektorowego układu naprowadzającego zbudowany w 1959 roku. Niestety układ elektryczny już nie działa. Model działa na tej samej zasadzie co urządzenie Gottharda, ale funkcję zwierciadła pełni w nim światło rzutowane przez pionowy szereg 12 żarówek. 10 górnych jest bursztynowych, 2 dolne czerwone. Linię odniesienia tworzy 6 zielonych świateł za tymi dyfuzorami. Pilot, znajdujący się na prawidłowej ścieżce schodzenia po lewej stronie pokładu, widzi bursztynową kulę zrównaną z poziomym szeregiem zielonych świateł. Jeśli pilot jest za wysoko, tak zwany klops jest widoczny wyżej. Jeżeli podchodzi za nisko, klops schodzi poniżej linii odniesienia. W razie skrajnie niskiego podejścia stają się widoczne czerwone światła na dole. To urządzenie ocaliło życie niezliczonym rzeszom pilotów. Wypadki zdarzały się odtąd znacznie rzadziej. Po bezpiecznym sprowadzeniu samolotu na pokład, pilot ma jeszcze jeden ostatni problem. Jak zatrzymać maszynę na znacznie krótszym dystansie niż dostępny na lotniskach lądowych? W latach 20., kiedy powstawały pierwsze lotniskowce, w poprzek pokładu rozciągano stalowe liny, a samoloty wyposażano w haki, które miały się na nich zaczepiać. Rozwiązanie było proste, ale trzeba było wielu prób i błędów, by stało się skuteczne.
Dzisiejsze lotniskowce mają 4 liny hamujące. Dobry pilot łapie 3 z nich w 8 lądowaniach na 10. Końce lin są połączone z hydraulicznymi hamulcami ukrytymi pod pokładem. Kiedy hak podchwyci linę, układ hydrauliczny pochłania energię kinetyczną, wyhamowując samolot aż do zatrzymania. Lina hamująca musi być w stanie zatrzymać 30-tonowy samolot lądujący z prędkością 250 km na godzinę. W ośrodku Lakehurst w Stanach Zjednoczonych próbki każdej partii nowych lin hamujących poddawane są 2 seriom prób, zanim liny zostaną zatwierdzone do użytku na lotniskowcach amerykańskiej marynarki wojennej. W tej próbie mierzona jest elastyczność. Test daje też pewność, że lina jest odpowiednio wytrzymała. Kolejna porcja tej samej próbki zostaje zbadana pod kątem wytrzymałości na uderzenie haka. Liny hamujące muszą być także lekkie, by masa przyspieszająca do prędkości samolotu w momencie podchwycenia liny była jak najmniejsza. Szczegółowe dane dotyczące tych prób są utajnione. Liny hamujące i klops. 2 z wielu pomysłowych wynalazków, które umożliwiły coraz szybszym i cięższym samolotom na operowanie z pokładu okrętu. Ale czy daleko nam do lotniskowca doskonałego? Nie sądzę, by taki lotniskowiec istniał. Myślę, że w miarę postępu techniki wciąż będziemy wynajdywali coraz lepsze sposoby na prowadzenie działań lotniczych na morzu. Ponieważ lotniskowce są drogie, a forma konfliktów w przyszłości jest niepewna, zmiany będą powolne. Dzisiejsze jednostki klasy Nimitz zaprojektowano kilkadziesiąt lat temu, a jednak wciąż imponują. Współczesne amerykańskie lotniskowce są najlepszymi okrętami tej klasy, jakie widział świat. Ponieważ przed rokiem 2012 nie powstanie żaden nowy lotniskowiec, jeszcze przez długi czas okręt klasy Nimitz będzie najpotężniejszą maszyną bojową na świecie. Wersja polska, Studio Company Warszawa. Tekst Bartek Ulatowski, czytał Mariusz Gzyl.